W poprzednim filmie rozwiązaliśmy nasze pierwsze zadanie z nowego działu, czyli znajdowaliśmy przyspieszenia mas połączonych w taki sposób jak na rysunku sznurkiem przerzuconym przez bloczek. No i przypominam Ci, że dla każdej z mas indywidualnie zapisywaliśmy drugą zasadę dynamiki Newtona, otrzymywaliśmy równania. Równań było więcej niż niewiadomych, ale wykorzystaliśmy związek między przyspieszeniami wymuszony przez to, że masy są połączone sznurkiem. Z tego wynikało, że przyspieszenia co do wartości muszą być równe i to nam pozwoliło nasze równanie rozwiązać. Otrzymaliśmy rezultat, ale jak widzisz, było to dosyć takie pracochłonne, wymagało wielu kroków. Natomiast okazuje się, że istnieje pewien trik, który pozwala takie zadanie rozwiązać znacznie szybciej. Zaraz Ci pokażę, na czym on polega. Przekopiujmy sobie nasz rysunek. O, i spójrz. Najpierw tutaj na nasz wynik. Zobacz, jaką on ma strukturę. Wartość przyspieszenia, czyli tutaj z plusem przyspieszenie tej masy numer 2, czy też z minusem przyspieszenie masy numer 1, ponieważ ona jedzie w dół, więc jej przyspieszenie jest to do wartości ujemne. Ma taką strukturę. W liczniku mamy to m1 razy siłę grawitacji, a w mianowniku mamy sumę mas. Zauważ, że to jest jedyna zewnętrzna siła działająca na cały układ, która wymusza jego ruch. Natomiast to jest całkowita masa układu. Tutaj masę sznurka i bloczka pomijamy, tak? To jest jedyna siła zewnętrzna, jaka wymusza ruch, a to jest całkowita masa. Czy to jest przypadek? No nie, to nie jest przypadek. Gdy ktoś rozwiązuje wiele podobnego typu zadań, zaczyna obserwować, że w zasadzie wynik ostateczny zawsze ma taką tego typu strukturę, że w liczniku jest suma wszystkich takich zewnętrznych sił, czyli nie działających pomiędzy elementami układu, tylko działających z zewnątrz, tak jak siła grawitacji. A w mianowniku jest całkowita masa układu. Bo co mamy tutaj jako siłę zewnętrzną? Jedyna siła zewnętrzna, jaka tutaj działa, to jest ta siła grawitacji, tak? Tutaj działają te siły napięcia, T1 i T2, co do wartości równe, ale one działają jakby wewnątrz, one działają między elementami układu za pośrednictwem sznurka, tak? A gdyby potraktować, bo na tym właśnie polega ten trik, traktujemy cały tutaj ten układ, traktujemy jako jedną całość o masie równej sumie wszystkich mas i patrzymy na wszystkie siły, jakie działają z zewnątrz na ten układ. Czyli przykładowo, gdyby tutaj była też siła tarcia działająca tylko na ten element, ponieważ tylko on leży na podłożu, no to wtedy byśmy mieli inaczej. Byśmy mieli, oprócz tego, byśmy mieli jeszcze tutaj minus wartość tej siły tarcia, gdyby była. Tak? I taka jest właśnie idea tego triku, że traktujemy układ jako całość, jako jeden duży obiekt i patrzymy, jakie siły działają z zewnątrz, jakie siły wymuszają ruch, tak? I je liczymy z plusem i jakie siły powstrzymują ten ruch, i je liczymy z minusem. Tak? Przyspieszenie układu. I tutaj oczywiście jest kluczowe to, że taki obiekt możemy traktować jako jedną całość, jeśli mamy połączone obiekty w taki sposób, że one jak jedna całość poruszają się z jednym wspólnym przyspieszeniem. To jest kluczowe. Oczywiście. Tak? I tutaj siły wymuszające minus, tutaj oczywiście wartości wszystkich sił powstrzymujących ruch, tak? A tutaj po prostu suma mas wszystkich elementów. I kiedy oczywiście to możemy zrobić? Tak potraktować, tak jak mówiłam, kiedy elementy układu się poruszają wszystkie ze wspólnym przyspieszeniem, czy też właśnie połączone sznurkiem, czy na przykład mamy jakieś pudełka na przykład ustawione jedno za drugim i ktoś je tutaj popycha, tak? I one nie mogą się przepchnąć jeden przez drugi, muszą jechać razem z jednym wspólnym przyspieszeniem, na przykład coś takiego, albo tak jak tutaj mamy połączone sznurkiem, i wtedy rozpatrujemy siły ze znakiem plus, wszystkie siły wymuszające, a ze znakiem minus wszystkie siły powstrzymujące ruch. Tutaj może być zagadkowe to, że przecież tutaj się zmienia kierunek, tak? To jest pionowo, a to jest poziomo. Ale tutaj mamy ten bloczek. Jak być może pamiętasz, co robi bloczek? Bloczek tutaj przenosi wszystkie siły działające wzdłuż sznurka przerzuconego przez bloczek, przenosi bez zmiany wartości, tylko zmieniając kierunek, więc w zasadzie można, mając wewnątrz układu, mając bloczek, można w sumie odwrócić ten proces i to wszystko z powrotem
wyprostować i znowu traktować to jako jeden układ i tym, że tutaj ten układ jest zgięty, nie trzeba się przejmować. To znaczy trzeba się uważnie trzeba na to popatrzeć, żeby się nie pomylić, żeby nie dojść do wniosku jakoś niezgodnego z sytuacją fizyczną. Natomiast tutaj widzimy, ponieważ te siły wewnętrzne w układzie są przenoszone za pośrednictwem bloczka w taki sposób, jak tu widzimy, możemy sobie wyobrazić niejako właśnie odwrócenie tego procesu i tak jakby zrównanie tych sił tej i tej działających w różnych kierunkach za pośrednictwem tego bloczka, który jest wewnątrz. Może sobie pomyśleć, no ale tutaj przecież, tak jak widzieliśmy w poprzednim równaniu, to ta siła napięcia nici przecież wymusza ruch tej masy, natomiast ta siła napięcia nici powstrzymuje ruch tej masy. Jak to jest możliwe, że my tutaj w tym rozumowaniu możemy te siły pominąć? Otóż oczywiście one są, ale tak jakby obserwować tutaj w równaniach, kiedy widzieliśmy, rozpisaliśmy sobie tak starannie równania, no to zauważyliśmy, że wszystkie te siły wewnętrzne nam z równań wypadły. Można było je z równań wyeliminować. Jedyne, co pozostawało nie do wyeliminowania, to były właśnie te siły zewnętrzne. I tutaj w zasadzie jedyny taki sposób, żeby zrozumieć właśnie, dlaczego ten sposób działa, dlaczego on jest poprawny, dlaczego daje poprawny wynik, bo jest to wciąż jakiś taki trik, bo to nie jest zgodne z rzeczywistością fizyczną, że to jest jakiś jeden obiekt i że tutaj żadne siły wewnątrz niego nie działają. Działają, tylko manipulując tymi równaniami, które mieliśmy tutaj wcześniej, w tym sposobie takim skomplikowanym, zauważyliśmy, że te siły wewnętrzne dla przyspieszenia całego układu jako całości nie odgrywają żadnej roli. Jedyne siły, które odgrywają rolę, to są te, które działają z zewnątrz. To rozwiązanie zajęło dużo miejsca i nie aż tak dużo, ale trochę czasu też. Wiele kroków było trzeba wykonać, żeby dojść do wyniku. Natomiast tutaj możemy ten wynik otrzymać w zasadzie w jednej linijce, no bo widzimy, że siłą zewnętrzną, wymuszającą ruch jest właśnie ta siła grawitacji, działająca na ten jeden obiekt. Napiszmy sobie to, tak jakby spróbujmy rozwiązać jeszcze raz tym sposobem. Szukamy przyspieszenia układu jako całości. No to z plusem liczymy tę siłę grawitacji działającą na ten obiekt, który wisi. Dlaczego nie uwzględniamy siły grawitacji działającej na ten obiekt? No bo ona w żaden sposób, ona nic nie wnosi przecież do ruchu. Ona jest, tutaj już widzieliśmy, ona jest równoważona przez siłę reakcji podłoża, tym bardziej tutaj w tym kierunku ta siła jest zrównoważona, ale ona nie odgrywa żadnej roli w ruchu obiektu jako całości. Dlatego jej nie potrzebujemy tutaj uwzględniać, pomimo że jest to rzeczywiście siła zewnętrzna działająca między tą masą a jakimś obiektem zewnętrznym. Tak? I żeby zobaczyć, że to naprawdę jest bardzo prosto, uwzględnijmy sobie właśnie siłę tarcia, tak? Powiedzmy, że współczynnik tarcia wynosi 0,3 w naszym przypadku i zobaczmy, co to oznacza, tak? Tutaj z minusem ta siła tarcia będzie wchodzić, a w mianowniku mamy całkowitą masę układu, czyli sumę mas M1 i M2, tak? Zapiszmy to sobie M1G, tutaj ta siła tarcia, jak ona się wyraża? No jak wiemy, siła tarcia co do wartości, to jest wartość siły reakcji podłoża razy współczynnik tarcia, a wartość siły reakcji podłoża jest równa wartości siły grawitacji, w tym wypadku równoważy, razy współczynnik tarcia, tak? Czyli możemy sobie zapisać M2G. Czyli właśnie, trzeba jeszcze zauważyć, że tak czy owak musimy tu w tym rozumowaniu poprawnie wyliczyć, bardzo często te siły zewnętrzne działają indywidualnie na różne elementy, na przykład ta siła tarcia działa wyłącznie na masę M2, nie działa na masę M1, więc tutaj to na przykład jest ważne, że to jest nie na przykład M1 albo M1 plus M2, tak? Tylko właśnie M2. Więc tutaj wciąż trzeba uważać, żeby poprawnie te siły zewnętrzne, te, które należy uwzględnić, poprawnie je obliczyć. Więc to nie jest takie kompletnie bezmyślne, tylko też wymaga jakiegoś pomyślunku. Natomiast jak widać, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Nie musimy rozwiązywać tych wszystkich równań, które tak naprawdę polegają na eliminacji tych wewnętrznych sił. Tych wewnętrznych sił może być więcej. Natomiast nie tracimy czasu na rozwiązywanie tych iluś tam równań dodatkowo, tylko po prostu zakładając, że układ się porusza jako całość z jednym i tym samym przyspieszeniem, uwzględniamy siły zewnętrzne działające na układ, wymuszające i powstrzymujące ruch i otrzymujemy wynik. Tutaj jest coś, co lubię, czyli wyrażenie wyniku jako
jakiegoś czynnika liczbowego razy przyspieszenie ziemskie, tutaj m1 minus m2 razy współczynnik tarcia i to wszystko podzielone przez m1 plus m2, tak wychodzi. Możemy dla naszego przypadku sobie wstawić dane, ile to będzie. No tutaj mamy 3 kg minus, kilogramy się skracają z tymi kilogramami od razu. Tutaj minus 5 razy 3 dziesiąte przez 5 plus 3 to jest 8 razy przyspieszenie ziemskie, to się równa 3 minus 5 razy 3 dziesiąte, czyli minus 1,5, to jest 1,5 przez 8 razy przyspieszenie ziemskie i mój ulubiony sposób przedstawiania tego, czyli jakiś ładny ułamek razy przyspieszenie ziemskie, to są 3 szesnaste, tak, bo tutaj rozszerzyłam ułamek, tu pomnożyłam przez 2 i tu pomnożyłam przez 2, żeby mieć i tu liczby całkowite. 3 szesnaste przyspieszenia ziemskiego. Ile to wynosi? Tam było 3 ósme, więc można by podzielić po prostu przez 2 tamten wynik, ale podzielmy sobie, policzmy tak, 3 razy przyspieszenie ziemskie podzielone przez 16, 1,84 w przybliżeniu, czyli mniej, tak? Rzeczywiście, no musiało być mniej, to siła tarcia przeszkadza naszemu układowi się poruszać. Dobrze, więc już poznaliśmy ten łatwy, trikowy sposób, zachęcam Cię do stosowania go, ale zaznaczam, że tutaj ważne jest prawidłowe wyznaczenie tych zewnętrznych sił działających indywidualnie na poszczególne obiekty, bo one nie zawsze działają na całość, tak? Tak jak tutaj siła grawitacji ściągająca w dół, wymuszająca ruch działa tylko na tę masę, natomiast siła tarcia powstrzymująca ruch działa tylko na tę masę, ale w naszym triku uwzględniamy te siły jako działające na cały duży obiekt o masie m1 plus m2. Także tutaj trzeba ten sposób stosować uważnie, mając w pamięci cały czas ten sposób ostrożny taki. I oczywiście zawsze, jeśli się zapętlimy w jednym sposobie, to zawsze można spróbować drugiego sposobu. To jest właśnie zaleta znajomości różnych sposobów rozwiązywania tego samego problemu, że jak coś się zapętlimy, to zamiast w kółko próbować tak samo, możemy spróbować inaczej. I do tego w różnych sytuacjach, kiedy się stykasz z rozwiązywaniem zadań, bardzo Cię zachęcam.